Witam. W poprzednich odcinkach opowiedziałem Wam o tym, jak to się stało, że pojawiła się ochrona na statkach handlowych. Opowiedziałem Wam, jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać tą pracę. A dzisiaj opowiem Wam, jak wygląda już wyjazd na robotę. Jeśli dostaliśmy już kontrakt, nawiązaliśmy łączność z naszym operatorem, na zadanie dostajemy dokumenty, które dotyczą statku, które dotyczą naszego wyposażenia i oczywiście tego, skąd, dokąd lecimy. Dostajemy bilety lotnicze, dostajemy list, w którym agent zobowiązuje się do odebrania nas z lotniska i do zapewnienia nam zakwaterowania na czas postoju, kiedy to przybędziemy do danego kraju, a zanim wypłyniemy na statek. Po tym, jak przyjdą dokumenty, oczywiście trzeba się z nimi zapoznać, trzeba wypełnić, odesłać podpisane niektóre dokumenty. No jest to dosyć dużo papierkowej roboty na początek. Kiedy już się z tym uporamy, trzeba sobie zorganizować wyjazd na lotnisko. Wyloty w Polsce zwykle są z Warszawy, chociaż zdarza się też Kraków, zdarza się z Gdańsk. Ja osobiście latam z Berlina, ponieważ mam najbliżej. Także transfer na lotnisko trzeba sobie zorganizować we własnym zakresie. Kiedy już dotrzemy na lotnisko, wiadomo, trzeba się odprawić. Zwykle jesteśmy traktowani jako marynarze, czyli jest wykupiony bilet na bagaż do 40 kg. Czasem jest to 30 kg, ale trzeba uważać, ponieważ czasem jest to 20 kg i jeśli ktoś ma za duży bagaż, to może stanowić problem. Przelot. W zależności od tego, gdzie znajduje się nasz punkt docelowy, może trwać od powiedzmy tam tych 15 godzin do nawet 30 kilku. Zwykle nie jest to lot bezpośredni, zwykle gdzieś trzeba się jeszcze przesiąść raz albo dwa, czasem nawet trzy razy. Zwykle są dosyć długie postoje na lotniskach, czeka się czasem 7, 8, nawet 10 godzin. Bywają też przypadki, że i dłuższe są postoje na lotniskach między lotami. Jest to podyktowane po prostu ekonomią. No i w zależności od tego, gdzie zaczniemy pracę, lecimy albo do Egiptu, albo do Afryki, gdzieś do południowej Afryki, najczęściej na Bliski Wschód, Dubaj, Oman, no zdarza się też Sri Lanka. Do samych Indii raczej się nie lata, nie lata się też do Pakistanu, do krajów, gdzie ochrony się raczej nie przyjmuje. Bywa, że można polecieć do Afryki bardziej na północ, czyli Djibouti. Można też zacząć na Madagaskarze, na Komorach. No, tych opcji jest naprawdę dużo, ale wszystkie przeloty są dosyć długie, no i co za tym idzie męczące. Kiedy już wysiądziemy na lotnisku docelowym, musimy przejść odprawę paszportową. Zwykle jeszcze przed bramkami czeka na nas agent, który załatwia za nas wszelkie formalności, ma dla nas gotową wizę. Pomaga nam przejść przez tę całą procedurę. Następnie albo on osobiście, albo dzwoni po kierowcę, który nas odwozi do hotelu, bądź willi, bądź do portu, w zależności od tego, gdzie zaczynamy. No i jaki jest długi okres oczekiwania na statek, ponieważ statek może albo stać w porcie, albo płynąć gdzieś, gdzie przepływając po prostu ochrona wsiądzie na statek. Także no, opcji jest tutaj bardzo dużo. W Egipcie zwykle jedzie się do hotelu lub czeka w biurze agenta. Na Sri Lance firmy ochroniarskie mają swoje wille, choć nie wszystkie. Także w willi, wiadomo, jest dosyć większy komfort. Można, jeśli jest czas, zwiedzić miasto, chociaż nie zawsze jest na to czas. Czasem jest tak, że po przyjeździe po prostu ma się może godzinę tylko na to, żeby coś przekąsić, odświeżyć się i od razu się jedzie do portu. Agent cały czas dba o to, żeby cała ta przeprawa przebiegała sprawnie. Agenci właśnie zawożą do portu, jeśli trzeba wcześniej pobrać sprzęt i broń. Oczywiście oni też jadą z nami. Natomiast po pobraniu broni, żeby dostać się na statek, zwykle potrzeba jest tak zwany service boat, czyli taka łódź, która nas dowiezie do burty statku, żeby można było właśnie na statek wejść. To wszystko jest załatwiane przez agenta, także no, jest to bardzo pomocna osoba i zwykle
zwykle jest to wszystko fajnie zrobione. Agenci zajmują się także transferem normalnych marynarzy na statek, więc te całe procedury są dla nich dosyć dobrze znane i tutaj zwykle nie ma żadnych problemów. W portach wszystko idzie sprawnie, szybko, na tyle, na ile może iść. Wszystkie rzeczy związane z odprawieniem bagażu, z urzędem imigracyjnym, załatwianie wiz, wbijanie pieczątek do paszportu, to wszystko musi potrwać. Zwykle trwa od, powiedzmy, godziny, dwóch, maksymalnie do trzech godzin, jeśli coś, gdzieś jest jakiś przestój. W porcie może nastąpić pewien zgrzyt, jeśli mamy w bagażu coś, czego w danym kraju nie akceptują. Emiraty Arabskie są bardzo restrykcyjne, jeśli chodzi o takie narzędzia jak noże, radia, noktowizja, lasery, nawet latarki. No, trzeba mocno uważać na to, co się ma w bagażu, ponieważ po prostu to zabiorą. Oczywiście każdy człowiek jest inny i dużo zależy od tego celnika, który akurat nam odprawia bagaż. W Egipcie też krzywo patrzą na noże, mocno też przyglądają się wszelkim kamerom, aparatom, czy przypadkiem któremuś celnikowi by się nie przydała taka, bo tak naprawdę coś o to chodzi. Czasem chodzi typowo o łapówkę po prostu, żeby zabrać coś komuś i wymusić jakiś pieniądz, żeby ktoś po prostu zapłacił za oddanie tego przedmiotu. Także jeśli ktoś jest kolekcjonerem i ma ze sobą jakiś bardzo drogi, ulubiony nóż, no to lepiej się zastanowić, czy naprawdę ten nóż jest potrzebny. Czyli po wszystkich formalnościach w porcie ładuje się nasz prywatny bagaż oraz cały sprzęt na ten mały stateczek, czasem łódź, i płynie się do statku. No, statki albo czekają gdzieś na kotwicy, rzadko się zdarza, że wchodzi się na statek w porcie, chociaż zdarza się. Zwykle właśnie trzeba do statku dopłynąć, albo statek po prostu przepływa w jakiejś tam odległości od danego portu, trzeba tam dopłynąć i wsiada się na statek, który jest w ruchu. I tak jest generalnie najczęściej. Jeszcze zupełnie osobną kategorią, jeśli chodzi o wszystkie te procedury, jest pobieranie sprzętu z platformy. Kiedy już wsiedliśmy na statek bez broni, bez sprzętu, tylko z własnym bagażem, a wszystko pobiera się dopiero z pływającego magazynu uzbrojenia gdzieś na morzu. Wtedy procedura jest troszeczkę inna, po prostu nie bierze się sprzętu, wsiada się jako zwykły marynarz i tą broń pobiera się w trakcie już rejsu. Natomiast dokładniej opowiem o tym przy okazji omawiania tak zwanych platform. To wszystko na dzisiaj. Cześć.